Berlin, 21 stycznia 1914 roku. Przekład i udźwiękowienie. Krzysztof Jaros. Zasadniczo zajmowanie się nauką duchową wymaga równolegle ciągłego życia praktycznego w dążeniach duchowych. Właściwie niemożliwym jest dojście do całkowitej jasności w różnych sprawach, które zostały omówione wczoraj, jeśli nie spróbuje się pogodzić z nimi poprzez swego rodzaju żywe uchwycenie aktywności życia duchowego, a zwłaszcza myślowego. Dlaczego bowiem na przykład w życiu duchowym, wśród ludzi, którzy zajmują się zawodowo takimi rzeczami, brakuje jasności co do relacji pojęć ogólnych trójkąta ogólnego do konkretnych wyobrażeń trójkątów szczególnych? Skąd się biorą takie rzeczy, które zajmują całe wieki, jak podany wczoraj przykład 100 możliwych i 100 prawdziwych talarów kantowskich? Skąd się bierze to, że nie czyni się najprostszych rozważań, które byłyby konieczne, aby zdać sobie sprawę, że nie może istnieć coś takiego jak historiografia pragmatyczna, zgodnie z którą to, co następuje, jest zawsze pochodną tego, co jest poprzedzające? Dlaczego nie podejmuje się takich rozważań, które kazałyby się zastanowić nad tym, co w najszerszych kręgach rozpowszechniło się jako dokładnie niemożliwy sposób pojmowania historii ludzkości? Skąd się biorą te wszystkie rzeczy? Wynikają one z faktu, że nawet tam, gdzie powinno to mieć miejsce, podejmowane są zbyt małe wysiłki, aby nauczyć się, jak radzić sobie z zadaniami życia duchowego w precyzyjny sposób. W naszych czasach każdy chce móc zasadnie twierdzić co najmniej to, co następuje, chce móc powiedzieć. Myślenie, no oczywiście, można to zrobić. Zaczyna się więc myśleć. Na świecie istnieją światopoglądy. Było już wielu, wielu filozofów. Zauważa się, że jeden powiedział to, drugi tamto. Cóż, że byli to ludzie względnie mądrzy, mogący dostrzec wiele rzeczy, które człowiek uważa u nich za sprzeczne. Nad tym nie czyni się refleksji, nie myśli się dalej. Ale tym bardziej jest się dumnym z tego, że potrafi się myśleć. Można więc zastanowić się nad tym, co wtedy ludzie myśleli i jest się przekonanym, że samemu znajdzie się coś właściwego. Bo dziś nie wolno opierać się na autorytetach. To przeczy godności ludzkiej natury. Trzeba myśleć samodzielnie. W dziedzinie myśli tak właśnie się dzieje. Nie wiem, czy ludzie biorą pod uwagę, że nie robią tego w taki sam sposób we wszystkich innych obszarach życia. Na przykład nikt nie czuje się oddany uzależnieniu od lub wierzy w autorytet, gdy zleca uszycie płaszcza krawcowi lub butów szewcowi. Nie mówi. Byłoby poniżej godności ludzkiej, gdyby człowiek pozwalał, by takie rzeczy były dla niego robione przez osoby, o których wiadomo, że doskonale znają się na swoim fachu. Tak, być może nawet przyznaje się, że trzeba się tych spraw też nauczyć. Co do myślenia, to w życiu praktycznym nie przyznaje się, że trzeba mieć też światopogląd, z którego nauczyło się myślenia i wielu innych. Dziś przyznaje się to tylko w nielicznych przypadkach. Jest to jedna ze spraw, która dominuje w najszerszych kręgach naszego życia i właśnie przyczynia się do tego, że myśl ludzka nie jest w naszych czasach zbyt rozpowszechnionym produktem. Myślę, że można to uznać za zrozumiałe. Bo załóżmy bowiem, że pewnego dnia wszyscy powiedzieliby: nauka robienia butów nie jest już czymś godnym człowieka. Po prostu zróbmy te wszystkie buty i już. Lecz nie wiem, czy rezultatem byłyby tylko dobre buty. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o kształtowanie prawidłowych myśli w zakresie światopoglądu, ludzie w obecnym czasie w większości przyjmują taki pogląd za punkt wyjścia. To jest jedno, co przyczynia się do tego, że zdanie, które wypowiedziałem wczoraj, ma już swój głębszy sens, że chociaż myśl jest tym, w czym człowiek jest, że tak powiem, całkowicie wewnątrz i czemu może przyglądać się w swojej wewnętrznej istocie, to myśl nie jest tak powszechna, jak chciałby się myśleć. Oprócz tego dochodzi jeszcze w naszych czasach bardzo szczególna pretensjonalność, roszczeniowość, która może stopniowo prowadzić do zaciemnienia wszelkiej jasności co do myśli w ogóle. Z tym też trzeba sobie poradzić. Trzeba przynajmniej zwrócić na to swój wzrok. Przyjmijmy na moment, co następuje. W Görlitz był szewc Jakob Bohme. I ten szewc nazwiskiem Jakob Bohme
Nauczyłby się fachu szewskiego, nauczyłby się, jak dobrze ciąć podeszwy, jak kształtować but na kopycie szewskim, jak wbijać gwoździe w podeszwy i w skórę, i tak dalej. Z pewnością wiedziałby jasno i byłby w stanie zrobić to wszystko od podstaw. Teraz ten szewc, Jakob Bome, przyszedłby tu i powiedział: teraz chcę zobaczyć, jak skonstruowany jest świat. Cóż, przypuszczam, że świat opiera się na dużym kopycie szewskim. Światowa skóra została kiedyś naciągnięta na tym kopycie. Następnie wzięto światowe gwoździe i podeszwa światowa została połączona światowymi gwoździami z pokryciem ze światowej skóry. Następnie wzięto światowy wosk do butów i nawoskowano cały światowy but. W ten sposób mogę sobie wytłumaczyć, że rano robi się jasno. Tam właśnie błyszczy światowy but. A kiedy wieczorem światowa pasta pokryje but, to ten przestaje świecić. Dlatego wyobrażam sobie, że ktoś musi pracować po nocach, żeby na nowo nawoskować światowy but. I tak powstaje różnica między dniem a nocą. Załóżmy, że ten Jakob Bome tak powiedział. Tak, śmiejecie się, bo Jakob Bome wcale tego nie powiedział. Jednak bądź co bądź, wykorzystując swoje umiejętności szewskie, robił porządne buty dla mieszkańców Görlitz. Ale on rozwijał też swoje wielkie myśli, dzięki którym chciał zbudować światopogląd. I w związku z tym uciekał się do innych rzeczy. Powiedział sobie: moje myśli o szewstwie nie wystarczą, bo jeśli chcę mieć myśli światowe, to nie mogę do gmachu świata stosować myśli, dzięki którym robię buty dla ludzi. I doszedł do swoich wzniosłych myśli o świecie. Tak więc w Görlitz nie istniał ten Jakob Bome, którego początkowo skonstruowałem hipotetycznie, ale był tam inny, który wiedział, jak to zrobić. Ale ci hipotetyczni Jakobowie, Bomowie, którzy są jak ten, z którego się śmieliście, są dziś wszędzie. Znajdziemy ich na przykład w fizykach, w chemikach. Poznali prawa, według których można w świecie łączyć i rozdzielać substancje. Istnieją zoologowie, którzy nauczyli się badać i opisywać zwierzęta. Są medycy, którzy nauczyli się leczyć fizyczne ciało człowieka i to, co nazywają duszą. I co oni robią? Mówią: jeśli chce się znaleźć światopogląd, bierze się prawa, które się poznało w chemii, fizyce czy fizjologii, innych nie może być i z nich konstruuje się światopogląd. Ci ludzie robią to w dokładnie taki sam sposób, jak zrobiłby to hipotetycznie skonstruowany szewc konstruujący światowy but. Jednak dzisiaj się nie dostrzega, że metodycznie światopoglądy powstają dokładnie w taki sam sposób jak ów hipotetyczny światowy but. Wygląda to jednak nieco groteskowo, jeśli wyobrazimy sobie przejście między dniem a nocą jako zużycie skóry buta i woskowanie jej w nocy. Ale w obliczu prawdziwej logiki jest to w zasadzie dokładnie to samo, co próba stworzenia struktury świata przy użyciu praw chemii, fizyki, biologii i fizjologii. Dokładnie ta sama zasada. Jest to ogromna arogancja fizyka, chemika, fizjologa, biologa, którzy nie chcą być niczym innym jak tylko fizykami, chemikami, fizjologami, biologami i jeszcze chcą mieć osąd o całym świecie. Wszędzie chodzi o to, aby dotrzeć do sedna rzeczy i nie unikać rzucania odrobiny światła na sprawy poprzez docieranie do tego, co nie jest tak przejrzyste, do rdzenia formuły. Jeśli więc spojrzeć na to wszystko metodycznie i logicznie, nie trzeba się dziwić, że tak wiele współczesnych prób stworzenia światopoglądu nie daje nic innego niż tylko światowy but. I to jest coś, co może wskazać na zajęcie się nauką duchową i zajmowanie się praktycznymi procesami myślowymi. Coś, co może sprawić, że będziemy skłonni do zastanawiania się nad tym, jak należy myśleć, aby móc przejrzeć, gdzie są niedociągnięcia w świecie. Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym, aby pokazać, gdzie leży źródło niezliczonych nieporozumień światopoglądowych. Czy w kontaktach ze światopoglądami nie doświadcza się wciąż na nowo? Jeden wierzy w to, drugi w tamto. Jeden niekiedy z dobrymi racjami, bo dobre racje można znaleźć na wszystko. Broni tego, drugi z równie dobrymi racjami, broni tamtego. I jeden obala drugiego równie dobrze, jak ten drugi obala pierwszego z dobrymi racjami. W świecie zwolennicy nie biorą się z tego,
że jeden czy drugi jest przekonany w sposób sprawiedliwy co do tego, co jest tam czy tam nauczane. Wystarczy spojrzeć na ścieżki, którymi muszą kroczyć uczniowie wielkich ludzi, aby dotrzeć do tego czy innego wielkiego człowieka. Wtedy zobaczy się, że jest w tym coś ważnego dla nas w odniesieniu do karmy, ale w odniesieniu do poglądów, które istnieją obecnie w świecie zewnętrznym, należy powiedzieć: to, czy ktoś stanie się bergsonianinem, czy hakelianinem, czy tym lub tamtym, w ostatecznym rozrachunku zależy tak naprawdę od innych rzeczy niż fakt, bo jak już powiedziałem, karma nie jest uznawana przez dzisiejszy zewnętrzny światopogląd. Że ktoś na swej drodze trzyma się najgłębszego przekonania co do tego, do czego właśnie został doprowadzony. Walka toczy się w kółko. A ja wczoraj powiedziałem, byli kiedyś nominaliści, tacy ludzie, którzy twierdzili, że pojęcia ogólne nie mają żadnej rzeczywistości, są tylko nazwami. Ci nominaliści mieli przeciwników. W owych czasach przeciwników nominalistów nazywano realistami, choć słowo to miało wtedy inne znaczenie niż dzisiaj. Ci zaś twierdzili, pojęcia ogólne nie są zwykłymi słowami, ale odnoszą się do bardzo konkretnej rzeczywistości. W średniowieczu pytanie o realizm czy nominalizm stało się palącym problemem, zwłaszcza dla teologii, w dziedzinie, która dziś zajmuje myślicieli tylko w niewielkim stopniu. Bowiem w czasach, gdy powstało pytanie nominalizm czy realizm, w XI do XIII wieku było coś, co należało do najważniejszego ludzkiego wyznania. Było to pytanie o trzy osoby boskie, Ojca, Syna i Ducha Świętego, które tworzą istotę boską, ale które jednak powinny być trzema prawdziwymi personami. Nominaliści twierdzili, że te trzy osoby boskie istnieją tylko indywidualnie, Ojciec dla siebie, Syn dla siebie, Duch dla siebie. A jeśli mówi się o wspólnym Bogu, który obejmuje te trzy osoby, to jest to tylko nazwa dla tych trzech osób. W ten sposób nominalizm zniósł jedność w Trójcy, a nominaliści, w przeciwieństwie do realistów, nie tylko uznali jedność za logicznie absurdalną, ale nawet uznali za heretyckie to, co twierdzili realiści, że trzy osoby powinny tworzyć nie tylko wymyśloną, ale i rzeczywistą jedność. Nominalizm i realizm były więc przeciwieństwami. I faktycznie, każdy, kto zagłębi się w literaturę, która wyłoniła się z nominalizmu i realizmu we wskazanych stuleciach, zyska głęboki wgląd w to, co może zdziałać ludzka bystrość. Gdyż zarówno dla nominalizmu, jak i dla realizmu wysuwano najbardziej błyskotliwe racje. W tamtych czasach trudniej było nabyć tego rodzaju myślenie, bo nie było prasy drukarskiej i nie było tak łatwo brać udział w dyskusjach, takich jak na przykład te między nominalistami a realistami. Także ten, kto brał udział w takich sporach, musiał być o wiele lepiej przygotowany w sensie tamtych czasów, niż są biorący udział w dyskusjach ludzie dzisiaj. Zgromadzono ogromną ilość wnikliwości do obrony realizmu, kolejną ogromną ilość zebrano do obrony nominalizmu. Skąd się bierze takie coś? To smutne, że coś takiego istnieje. Jak się głębiej zastanowić, to trzeba powiedzieć, że to smutne, że coś takiego istnieje. Bo jeśli się głębiej zastanowić, to można sobie powiedzieć, jaki pożytek z tego, że jesteś mądry? Możesz być inteligentny i bronić nominalizmu, a możesz też być inteligentny i obalać nominalizm. Można oszaleć przy tym całym ludzkim rozsądku. Przykro jest nawet słuchać choćby jeden raz, co mają oznaczać takie charakterystyki. Przeciwstawmy teraz temu, co właśnie zostało powiedziane, coś, co być może nie jest nawet tak przenikliwe jak to, co zostało podniesione za nominalizmem i za realizmem, ale co być może ma jedną przewagę nad oboma, że idzie prosto do celu. To znaczy, że znajduje kierunek, w którym trzeba myśleć. Załóżmy, że postawicie się w sztuce tworzenia pojęć ogólnych, czyli zestawiania zbiorów szczegółów. Szczegóły można podsumowywać na dwa sposoby. Najpierw na przykładzie. Można przechadzać się po świecie, jak to czyni człowiek w swoim życiu, i widzieć szereg pewnych zwierząt, które są jedwabiste lub wełniste, różnie ubarwione, mają wąsy i które w pewnych okresach wykonują osobliwą czynność przypominającą ludzkie mycie się, jedzenie myszy i tak dalej. Można nazwać takie istoty, które się w ten sposób obserwowało, kotami.
Następnie utworzyło się pojęcie ogólne – kot. Wszystkie te istoty, które się w ten sposób widziało, mają coś wspólnego z tym, co się nazywa kotami. Załóżmy jednak, że ktoś zrobił, co następuje. Ten ktoś prowadził bogate życie, takie życie, które połączyło go z wieloma właścicielami lub właścicielkami kotów. I odkrył on przy tym, że wielu z tych właścicieli nazywało swoje koty mufti. Ponieważ zostało to stwierdzone w bardzo wielu przypadkach, to wszystkie znalezione stworzenia o imieniu mufti są podsumowane pod nazwą mufti. Patrząc na to z zewnątrz, mamy teraz pojęcie ogólne kot i pojęcie ogólne mufti. Obecny jest ten sam fakt, pojęcie ogólne. I w obu przypadkach liczne byty indywidualne należą do pojęcia ogólnego. Niemniej jednak nikt nie będzie twierdził, że pojęcie ogólne mufti ma takie samo znaczenie jak pojęcie ogólne kot. Tutaj widać tę różnicę w rzeczywistości jak na dłoni. To znaczy, w tym czego dokonaliśmy, tworząc pojęcie ogólne mufti, będące jedynie zestawieniem imion, które należy uważać za nazwy własne. Podążaliśmy za nominalizmem, co jest słuszne. A tworząc pojęcie ogólne kot, ukierunkowaliśmy się zgodnie z realizmem, co też jest słuszne. W jednym przypadku rację ma nominalizm, w drugim realizm. Obie strony mają rację. Trzeba tylko zastosować te rzeczy we właściwych obszarach. A jeśli obie te rzeczy są poprawne, to wcale nie jest zaskakującym, że można podać dobre powody dla jednego lub drugiego. Posłużyłem się jedynie nieco groteskowym przykładem z użyciem imienia mufti, ale mógłbym podać znacznie bardziej znaczący przykład i chcę go przed wami właśnie teraz postawić. Istnieje cały obszar w sferze naszego zewnętrznego doświadczenia, dla którego nominalizm to znaczy wyobrażenie, że to, co jest podsumowaniem, jest tylko nazwą, ma pełne uzasadnienie. Mamy jeden, jest dwa, jest trzy, cztery, pięć i tak dalej. Nie jest jednak możliwe, aby ktokolwiek, kto ma wgląd w sytuację, znalazł w terminie liczba coś, co naprawdę istnieje. Liczba nie ma istnienia. Jeden, dwa, trzy, pięć, sześć i tak dalej. To ma istnienie. Ale to, co powiedziałem wczoraj, że aby znaleźć pojęcie ogólne, trzeba pozwolić, aby odpowiadająca mu rzecz przeszła w ruch, nie może być zrobione z pojęciem liczby. Bo jeden nigdy nie przechodzi w dwa, zawsze trzeba dodać jeden. Nawet w myślach jeden nie przechodzi w dwa, ani dwa w trzy. Istnieją tylko poszczególne liczby, a nie liczba ogólna. Dlatego, co istnieje w liczbach, absolutnie poprawny jest nominalizm. Dlatego, co istnieje jako poszczególne zwierzę w stosunku do swojego gatunku, absolutnie poprawny jest realizm. Niemożliwym jest bowiem, aby jeleń, inny jeleń i jeszcze inny jeleń istniały bez istnienia gatunku jeleń. Dwa może istnieć samo dla siebie. Jeden, siedem i tak dalej może istnieć samo dla siebie. Ale o ile to, co pojawia się w liczbie, jest rzeczywiste, jest jednostkową rzeczą, to pojęcie liczby nie ma jakiejkolwiek formy istnienia. Jest różnica między rzeczami zewnętrznymi i ich stosunkiem do pojęć ogólnych i jedne rzeczy należy traktować przez pryzmat nominalizmu, a inne przez pryzmat realizmu. W ten sposób, poprzez nadanie myślom właściwego kierunku, dochodzimy do czegoś zupełnie innego. Teraz zaczynamy rozumieć, dlaczego na świecie istnieje tak wiele sporów światopoglądowych. Ludzie na ogół nie są skłonni, gdy mają już jakieś jedno pojęcie, do chwytania się innego. Gdy ktoś pojmie coś w jednym obszarze, pojęcia ogólne nie mają istnienia, to ogólnia to, co rozpoznał na cały świat i jego strukturę. Takie zdanie, pojęcia ogólne nie mają istnienia, nie jest błędne. Jest bowiem poprawne dla dziedziny, na którą spojrzał zainteresowany. Błędny jest tylko generalizacja. Jeśli ktoś ma w ogóle wyrobić sobie jakiekolwiek wyobrażenie o myśli, to jest to tak istotne, że powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż prawdziwość jakiejś myśli w jej własnej dziedzinie nie mówi nic o ogólnej ważności myśli. Myśl może być z pewnością poprawna w swojej dziedzinie, ale nic nie jest w ten sposób ustalone o ogólnej ważności myśli. Jeśli więc ktoś udowodni mi to, czy tamto, i udowodni mi to, jakkolwiek poprawnie,
to niemożliwe będzie zastosowanie tego, co zostało udowodnione, w obszarze, do którego to nie należy. Jest zatem konieczne, aby ten, kto poważnie chce zająć się drogami prowadzącymi do światopoglądu, zapoznał się najpierw z faktem, że jednostronność jest największym wrogiem wszystkich światopoglądów i że przede wszystkim należy unikać jednostronności. Musimy unikać jednostronności. Na to właśnie chcę dziś szczególnie zwrócić uwagę, że musimy i jak powinniśmy unikać jednostronności. Przyjrzyjmy się najpierw i uzyskajmy ogląd tego, co zostanie szczegółowo wyjaśnione w kolejnych wykładach. Zdarzają się ludzie, którzy są tak usposobieni, że nie potrafią znaleźć drogi do ducha. Takim ludziom trudno będzie kiedykolwiek udowodnić to, co duchowe. Zatrzymują się na tym, o czym coś wiedzą, do czego są predysponowani, by wiedzieć. Zatrzymują się, powiedzmy, na tym, co robi na nich najgrubsze wrażenie, na tym, co materialne. Taka osoba jest materialistą, a jej światopogląd to materializm. Nie ma potrzeby uważać, że to, co materialiści wysunęli w obronie i w udowodnieniu materializmu, jest zawsze nierozsądne, albowiem w tej dziedzinie napisano ogromną ilość rozsądnych rzeczy. To, co zostało napisane, odnosi się przede wszystkim do materialnej sfery życia, do świata materialnego i jego praw. Są też inni ludzie, którzy przez pewną wewnętrzność są od początku predysponowani do tego, by we wszystkim, co materialne, widzieć jedynie objawienie tego, co duchowe. Oczywiście wiedzą oni równie dobrze, jak materialiści, że na zewnątrz jest coś materialnego, ale mówią, to co materialne jest tylko przejawem, manifestacją leżącego u jego podstaw ducha. Takie osoby mogą nie być szczególnie zainteresowane światem materialnym i jego prawami. Być może poruszając w sobie wszystko, co może dać im wyobrażenie o tym, co duchowe, idą przez świat ze świadomością. To, co prawdziwe, wysokie, to czym należy się zajmować, to, co naprawdę ma rzeczywistość, to jedynie duch. Materia jest przecież tylko iluzją, jest tylko zewnętrzną fantasmagorią. Byłby to skrajny punkt widzenia, ale może on istnieć i prowadzić do całkowitego zanegowania życia materialnego. O takich ludziach musielibyśmy powiedzieć, pełni uznają to, co jest najbardziej rzeczywiste, czyli ducha, ale są jednostronni, zaprzeczają znaczeniu materii i jej prawom. Obrona światopoglądu takich ludzi wymaga dużej bystrości. Nazwijmy światopogląd takich ludzi spirytualizmem. Czy możemy powiedzieć, że spirytualiści mają rację? Dla uzasadnienia ducha ich twierdzenia będą w stanie wydobyć na światło dzienne niezwykle poprawne rzeczy. Ale być może będą w stanie wydobyć na światło dzienne niewiele z tego, co jest istotne dla materii i jej praw. Czy można powiedzieć, że materialiści mają rację w swoich twierdzeniach? Tak, o materii i jej prawach mogą oni wydobyć na światło dzienne rzeczy nadzwyczaj pożyteczne i wartościowe, lecz gdy mówią o duchu, mogą wydobyć tylko głupstwa. Trzeba więc powiedzieć, zwolennicy tych światopoglądów mają rację w swoich dziedzinach. Mogą być ludzie, którzy mówią, tak, czy w świecie prawdy jest tylko materia, czy tylko duch. Nie mogę o tym wiedzieć nic szczególnego. Ludzka zdolność poznania nie może się z tym w ogóle mierzyć. Jedyne, co jest jasne, to fakt, że wokół nas jest roztaczający się świat. Nie wiem, czy opiera on się na tym, co chemicy, fizycy, gdy staną się materialistami, nazywają atomami materii, ale rozpoznają świat, który roztacza się wokół mnie. Widzę go, mogę o nim myśleć. Czy u jego podstaw leży jeszcze jakiś duch, czy nie? Nie mam szczególnych powodów, by cokolwiek na ten temat zakładać. Trzymam się tylko tego, co roztacza się wokół mnie. Takich ludzi można nazwać realistami w nieco innym znaczeniu, niż użyłem tego słowa wcześniej, a ich światopogląd można nazwać realizmem. Tak jak można być nieskończenie bystrym zarówno w kwestii materializmu, jak i spirytualizmu. I tak jak można mówić bardzo bystre rzeczy o spirytualizmie i największe głupoty o tym, co materialne, tak jak można mówić bardzo przenikliwie o materii i bardzo głupio o tym, co duchowe, tak też można zdobyć najbardziej bystre racje dla realizmu, który nie jest ani spirytualizmem, ani materializmem, lecz tym, co właśnie scharakteryzowałem.
ale mogą być też inni ludzie, którzy mówią coś takiego. Wokół nas jest materia i świat zjawisk materialnych. Ale świat zjawisk materialnych jest w zasadzie bez znaczenia. Nie ma on prawdziwego znaczenia, jeśli nie ma w nim tej tendencji, która posuwa go naprzód. Jeśli z tego roztaczającego się wokół nas świata nie może narodzić się coś, zgodnie z czym dusza ludzka może się kierować jako niezawarta w świecie, który jest wokół niej rozpostarty. Zgodnie z poglądem takich ludzi, idee i ideały muszą być obecne w procesie światowym. Tacy ludzie oddają należność rzeczywistym procesom świata. Nie są realistami, choć nadają życiu realnemu należną mu cześć, ale są zdania, że życie realne musi być nasycone ideą, ideałem, dopiero wtedy nabiera sensu. W nastroju tego rodzaju Fichte powiedział kiedyś: cały świat, który roztacza się wokół nas, jest zmysłowym materiałem do wypełnienia obowiązku. Przedstawicieli takiego światopoglądu, którzy pozwalają, aby wszystko było tylko środkiem dla idei przenikających proces światowy, można nazwać idealistami, a ich światopogląd idealizmem. Na rzecz tego idealizmu powiedziano piękne, wielkie i chwalebne rzeczy. I w dziedzinie, którą właśnie scharakteryzowałem, gdzie ważne jest pokazanie, jak świat byłby bezcelowy i bezsensowny, gdyby idee były tylko wytworami ludzkiej fantazji i nie miały rzeczywistego ugruntowania w procesie świata. W tej dziedzinie idealizm ma swoje pełne znaczenie. Ale tym idealizmem nie można wyjaśnić na przykład rzeczywistości zewnętrznej, zewnętrznej rzeczywistości realisty. Dlatego trzeba odróżnić od innych światopoglądów ten, który można nazwać idealizmem. Mamy już teraz obok siebie cztery uzasadnione światopoglądy, z których każdy ma swoje znaczenie dla swojej dziedziny. I teraz istnieje pewne przejście między materializmem a idealizmem. Bardzo przyziemny materializm, można go szczególnie dobrze obserwować w naszych czasach, choć dziś jest on już w zaniku. Polega na rozwinięciu do skrajności kantowskiego diktum. Sam Kant tego nie zrobił, że w poszczególnych naukach jest tylko tyle prawdziwej nauki, ile jest w nich matematyki. Innymi słowy, że można przejść od bycia materialistą do bycia rachmistrzem wszechświata, dopuszczając, iż nie jest ważne nic innego poza światem wypełnionym materialnymi atomami. Padają na siebie, wirują wokół siebie, a następnie oblicza się, jak atomy wirują wokół siebie. Otrzymuje się bardzo piękne wyniki, które mogą świadczyć o tym, że ten światopogląd jest w pełni uzasadniony. Na przykład otrzymuje się wartości drgań dla koloru niebieskiego, dla czerwonego i tak dalej. Otrzymuje się cały świat jako rodzaj mechanicznego aparatu i można go precyzyjnie obliczyć. Ale można się trochę zagubić w tej sprawie. Można na przykład powiedzieć sobie: tak, ale jeśli ktoś ma maszynę, to jakkolwiek skomplikowana by ona nie była, choćby działała w najbardziej skomplikowany sposób, to nigdy nie można z niej wyprowadzić tego, jak ktoś odczuwa niebieski, czerwony i tak dalej. Jeśli więc mózg jest tylko skomplikowaną maszyną, to, co ma się za doświadczenia duszy, nie może wyłonić się z mózgu. I można wtedy tu powiedzieć tak, jak powiedział kiedyś Du Bois Reymond: jeśli ktoś chce wyjaśnić świat tylko matematycznie, to nie będzie w stanie wyjaśnić najprostszego doznania, ale jeśli nie chce poprzestać na wyjaśnieniu matematycznym, staje się nienaukowy. Rażący materialista powiedziałby: nie, ja tego nie obliczam, bo to, że zakładam, iż rzeczy są uporządkowane według miary i liczby, już oznacza przesąd. A kto wznosi się ponad ten surowy materializm, staje się matematyczną głową i przyjmuje za prawdziwe tylko to, co da się ująć w formuły. Prowadzi to do światopoglądu, który w rzeczywistości nie akceptuje niczego poza formułą matematyczną. Można to nazwać matematyzmem. Ale ktoś może się teraz nad tym zastanowić, a potem, będąc już matematystą, może powiedzieć sobie: nie może być przesądem, że kolor niebieski ma tyle i tyle drgań. W końcu świat jest ułożony matematycznie. Dlaczego więc, skoro w świecie realizują się idee matematyczne, nie powinny się w nim realizować także inne idee? Taka osoba zakłada, że idee żyją w świecie, ale przyjmuje ona tylko te idee, które znajduje, które odczytuje z zewnętrznych rzeczy zmysłowo prawdziwych,
a nie te idee, które na przykład uchwyciłaby od wewnątrz przez jakąś intuicję czy natchnienie. Taki człowiek staje się racjonalistą, a jego światopoglądem jest racjonalizm. Jeśli oprócz idei, które się znajduje, przyjmuje się również te, które zdobywa się z moralności, z intelektualności, to jest się już idealistą. W ten sposób od surowego materializmu przez matematyzm i racjonalizm. Droga prowadzi do idealizmu. Ale idealizm można teraz rozwinąć. W naszych czasach zdarzają się ludzie, którzy próbują podwyższyć idealizm. Znajdują ideę w świecie. Jeśli odnajduje się ideę, to w świecie musi istnieć również taki byt, w którym te idee mogłyby żyć. Idee nie mogą po prostu żyć sobie w jakiejś zewnętrznej rzeczy. Idee nie mogą też wisieć niejako w powietrzu. W XIX wieku panowało przekonanie, że idee zawiadują historią. Ale była z tym pewna niejasność, bo idee jako takie nie mają mocy działania. Dlatego nie można mówić o ideach historii. Ten, kto zdaje sobie sprawę, że idee, jeśli w ogóle mają istnieć, to są one związane z istotą, która może mieć ideę, nie będzie już zwykłym idealistą, ale przejdzie do założenia, że idee są związane z bytami. Staje się psychistą, a jego światopoglądem jest psychizm. Psychista, który znów może wnieść wiele bystrości w swój światopogląd, dochodzi do tego światopoglądu także poprzez jednostronność, którą może być w stanie odnotować. Muszę tu od razu dodać. Dla wszystkich światopoglądów, które są powyżej linii poziomej, istnieją zwolennicy. A ci zwolennicy to w większości uparci ludzie, którzy na podstawie pewnych podstawowych uwarunkowań, które mają w sobie, przyjmują ten czy inny światopogląd i na nim poprzestają. Wszystko, co znajduje się poniżej tej linii, ma zwolenników, którym łatwiej przychodzi rozpoznanie, że poszczególne światopoglądy patrzą na rzeczy tylko z pewnego punktu widzenia i dlatego łatwiej jest takim osobom przejść z jednego światopoglądu na drugi. Jeśli ktoś jest psychistą i jest skłonny patrzeć na świat kontemplacyjnie, ponieważ jest człowiekiem poznania, to dochodzi do wniosku, że musi on założyć w świecie to, co psychiczne. Ale w momencie, gdy jest on nie tylko człowiekiem poznania, ale gdy ma równą sympatię dla aktywnej, czynnej, wolitywnej natury ludzkiej, wtedy mówi do siebie. Nie wystarczy, że istnieją istoty, które mogą mieć tylko ideę. Te istoty muszą mieć w sobie także coś czynnego, muszą być zdolne do działania. Ale nie można o tym myśleć bez tego, że te byty są bytami indywidualnymi. Oznacza to, że taka osoba wznosi się od akceptacji świata mającego duszę do akceptacji tego, co duchowe, do akceptacji ducha w świecie. Nie jest jeszcze jasne, czy powinien przyjąć jedną czy kilka istot duchowych, ale wznosi się od psychizmu do pneumatyzmu, do nauki o duchu. Jeśli ktoś rzeczywiście został pneumatystą, to może się zdarzyć, że zobaczy to, co powiedziałem dzisiaj na temat liczb, że faktycznie jest coś wątpliwego w mówieniu o jedności w przypadku liczb. Wtedy przychodzi mu powiedzieć do siebie, że byłoby mylącym mówienie o zjednoczonym duchu, o zjednoczonej pneumie. A potem stopniowo dochodzi do tego, że zaczyna wyrabiać sobie wyobrażenie o duchach poszczególnych hierarchii. Staje się wtedy spirytualistą w prawdziwym znaczeniu. Tak, że po tej stronie następuje bezpośrednie przejście od pneumatyzmu do spirytualizmu. Wszystko, co napisałem na tablicy, to światopoglądy, które mają swoje uzasadnienie w swoich własnych obszarach. Są bowiem obszary, dla których psychizm ma działanie wyjaśniające, są obszary, dla których pneumatyzm ma działanie wyjaśniające. Jeśli jednak chce się podejść do wyjaśnienia świata tak dokładnie, jak próbowaliśmy, to trzeba dojść do spirytualizmu, do uznania duchów w hierarchii. W takim przypadku nie można poprzestać na pneumatyzmie, bo pozostanie przy pneumatyzmie w tym przypadku oznaczałoby, co następuje. Jeśli jesteśmy spirytualistami, możemy spotkać się z ludźmi mówiącymi. Dlaczego jest tyle duchów? Po co stosować tę liczbę? Jest jeden zjednoczony wszechduch. Każdy, kto zagłębia się w sprawę, ten wie, że ów zarzut jest jak ktoś mówiący. Mówisz mi, że tam jest 200 komarów. Ale ja nie widzę 200 komarów, widzę tylko jeden rój komarów.
Dokładnie tak. Zachowałby się wobec spirytualisty zwolennik pneumatyzmu, panteizmu i tak dalej. Spirytualista widzi świat wypełniony duchami hierarchii. Panteista widzi tylko jeden rój, widzi tylko zjednoczonego wszechducha. Ale to opiera się tylko na niedokładności widzenia. Teraz jest jeszcze inna możliwość, że ktoś nie dochodzi do działania bytów duchowych w sposób, w jaki próbowaliśmy to zrobić, ale mimo to dochodzi do akceptacji pewnych podstawowych bytów duchowych świata. Takim człowiekiem był na przykład Leibniz, słynny niemiecki filozof. Leibniz nie miał uprzedzeń, że cokolwiek w świecie może istnieć jedynie materialnie. Znalazł to, co rzeczywiste, szukał tego, co rzeczywiste. Szczegóły opisałem w swojej książce Zagadki filozofii. Był zdania, że istnieje byt, który może wytwarzać istnienie sam w sobie, jak na przykład dusza ludzka. Nie stworzył jednak żadnych dalszych pojęć na ten temat. Powiedział sobie tylko, że istnieje taki byt, który może tworzyć istnienie sam w sobie, byt, który wyprowadza wyobrażenia z siebie. Dla Leibnica jest to monada. I powiedział on sobie, musi być wiele monad i monad o najróżniejszej jasności. Jeśli mam tu dzwon, to jest w nim wiele monad, jak w roju komarów, ale monad, które nie osiągają nawet świadomości snu, monad, które są prawie nieświadome, ale które jednak rozwijają w sobie najsłabsze, cieniste wyobrażenia. Są monady, które śnią, są monady, które rozwijają w sobie wyobrażenia na jawie, słowem, monady najrozmaitszych stopni. Człowiek taki nie dochodzi do wyobrażenia konkretu poszczególnych bytów duchowych, jak to czyni spirytualista, lecz snuje w świecie refleksja na temat tego, co duchowe, dopuszczając to co najwyżej do nieokreśloności. Nazywa to monadą, to znaczy chodzi mu tylko o wyobrażeniową postać, tak jakby się powiedziało. Tak, duch, duchy są w świecie, ale ja je opisuję tylko tak, że mówię, iż są to istoty w różny sposób wyobrażalne. Wyciągam z nich abstrakcyjną jakość. Tam tworzy się ten jednostronny światopogląd, w którym przede wszystkim można wysunąć tyle samo, ile wysunął w nim uduchowiony Leibniz. W ten sposób formułuje monadyzm. Monadyzm jest abstrakcyjnym spirytualizmem. Ale mogą być też ludzie, którzy nie wznoszą się do poziomu monady, którzy nie mogą uznać, że to, co istnieje, to istoty o różnych stopniach zdolności wyobrażeniowych, ale którzy też nie zadowalają się uznaniem tylko tego, co rozprzestrzenia się w zewnętrznej rzeczywistości, lecz pozwalają, by to, co rozprzestrzenia się w zewnętrznej rzeczywistości, było wszędzie zdominowane przez siły. Na przykład, gdy kamień spada na ziemię, mówią, to jest grawitacja. Kiedy magnes przyciąga opiłki żelaza, mówią, to jest siła magnetyczna. Nie zadowalają się oni jedynie stwierdzeniem, jest magnes, ale mówią, magnes zakłada, że ponadzmysłowo niewidzialnie istnieje siła magnetyczna, która rozprzestrzenia się wszędzie. Można ukształtować taki światopogląd, który szuka wszędzie sił tego, co dzieje się w świecie i nazwać go dynamizmem. Ale wtedy można też powiedzieć, nie, wiara w siły to przesąd. Przykład bardziej szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób wiara w siły jest przesądem, można znaleźć w krytyce języka Fritza Mautnersa. W tym przypadku zostaje się przy tym, co jest realne wokół nas. Dochodzimy więc tą drogą od spirytualizmu poprzez monadyzm i dynamizm znów do realizmu. Ale teraz można też zrobić coś innego. Można powiedzieć, z pewnością trzymam się świata, który roztacza się wokół mnie, ale nie twierdzę, że mam prawo powiedzieć, że ten świat jest tym prawdziwym. Wiem o nim tylko tyle, by móc powiedzieć o nim, że on mi się objawia. I nie mam żadnego prawa powiedzieć nic więcej niż ten świat mi się objawia. Nie mam prawa mówić nic więcej na ten temat. Jest więc różnica. Można powiedzieć o tym świecie, który roztacza się wokół nas, że jest to świat rzeczywisty. Ale można też powiedzieć, nie mogę mówić o innym świecie, ale jest dla mnie jasne, że jest to świat, który mi się objawia. Nie mówię, że ten świat kolorów i dźwięków powstaje tylko dlatego, że w moim oku zachodzą pewne procesy, które objawiają mi się jako kolory,
że w moim uchu zachodzą procesy, które objawiają mi się jako dźwięki i tak dalej, ale że ten świat jest prawdziwy. Jest to świat zjawisk. Fenomenalizm to światopogląd, z którym mielibyśmy do czynienia tutaj. Można jednak pójść dalej i powiedzieć: mamy wokół siebie świat zjawisk, ale wszystko, co wierzymy, że mamy w tych zjawiskach tak, że sami to dodaliśmy, sami to domyśliliśmy. To. Po prostu dodaliśmy tylko do tych zjawisk. Uzasadnione jest więc tylko to, co mówią nam zmysły. Zauważcie, że człowiek, który tak mówi, nie jest zwolennikiem fenomenalizmu, ale odrywa on od zjawiska to, co według niego pochodzi tylko od intelektu i od rozumu, a przyjmuje jako ogłoszone jakoś przez rzeczywistość tylko to, co zmysły podają jako wrażenia. Ten światopogląd można nazwać sensualizmem. Ktoś, kto ucieka się do stwierdzenia: możesz sobie myśleć, że tak mówią zmysły i bez względu na to, jak bystre powody podasz, a można podać bystre powody. Ja stoję na stanowisku, że istnieje tylko to, co wygląda jak to, co mówią zmysły. Przyjmuję tylko to, co materialne. Jest on jak atomista, który mówi: przypuszczam, że istnieją tylko atomy i jakkolwiek małe by nie były, mają właściwości znane w świecie fizycznym. Wtedy znów jest się materialistą. Wróciliśmy więc do materializmu od drugiej strony. To, co tutaj wam opisałem i scharakteryzowałem jako światopoglądy, istnieje i można tego bronić. I można przedstawić najbardziej bystre racje dla każdego z tych światopoglądów, można stanąć na stanowisku każdego z tych światopoglądów i obalić inne światopoglądy za pomocą bystrych racji. Można wymyślić też inne pomiędzy tymi światopoglądami, ale różnią się one tylko stopniem od tych wymienionych i można je prześledzić na podstawie głównych typów. Jeśli ktoś chce poznać tkankę świata, to musi wiedzieć, że poznaje ją przez te 12 bram wejściowych. Nie ma jednego światopoglądu, który można obronić, który jest uzasadniony, ale jest 12 światopoglądów. I trzeba przyznać, istnieje tyle samo dobrych racji dla jednego światopoglądu, co dla każdego innego z 12 światopoglądów. Na świat nie można patrzeć z jednostronnego punktu widzenia, światopoglądu czy myśli, ale świat objawia się tylko tym, którzy wiedzą, że trzeba go podejść ze wszystkich stron. Tak jak Słońce, nawet jeśli przyjmiemy za podstawę światopogląd kopernikański, przechodzi przez znaki Zodiaku, aby oświetlać Ziemię z 12 różnych punktów, tak też nie jest konieczne stawianie się na jednym stanowisku. Na stanowisku idealizmu, sensualizmu, fenomenalizmu czy jakiegokolwiek światopoglądu, który może nosić taką nazwę, ale trzeba być w stanie obejść świat dookoła i być w stanie zadomowić się w 12 różnych stanowiskach, z których można oglądać świat. Myślowo, wszystkie 12 różnych punktów widzenia jest w pełni uzasadnione. Dla myśliciela, który potrafi wniknąć w naturę myśli, nie istnieje jeden światopogląd, lecz 12 równie uzasadnionych, o ile dla każdego z nich można przedstawić równie dobre racje płynące z myśli. Istnieje 12 takich równie ważnych światopoglądów. Z tego punktu widzenia będziemy kontynuować naszą rozmowę jutro, abyśmy mogli przejść od myślowych rozważań o człowieku do rozważań o kosmosie.